So I'm Matty Bodor, and I guess you probably know me from the band Hailstorm. And All But One is like my side project, and I also play in session stuff, like in different bands and stuff. How conscious you are about when you're playing the guitar, and like, what are you aware of mostly, like being aware of when you're playing, whatever? I'm in the moment, dude. Okay. Like, no, but just not to f*** up, really. Gitary elektryczne to jest chyba najlepszy sam na świecie, tak mi się wydaje. Nie wiem co to jest, ale... Zarąbista sprawa. Załóżmy, że wymyśliłeś jakiś fajny riff i od razu do tego, powiedzmy, układasz bębny, czy nie robisz takich rzeczy? Chociażby mieć taką, wiesz, jakiś taki podkład, żeby to w całości jakoś zagrało. Staram się układać bębny. Aha. Często też na przykład piszę sobie tylko bębny, jakiś prosty beat, tam, nie wiem... Cokolwiek próbuję wymyśleć, chociaż nie jestem perkusistą, więc mam świadomość, że pewnie jakiś dobry pauker zrobiłby to o wiele lepiej i w ogóle zupełnie inaczej. Ale tak, piszę bębny i na przykład później do tego układam riff. To fajna metoda moim zdaniem. Ułatwiająca trochę, bo już masz coś gotowego, już do czego po prostu tylko dokładasz. Ale z reguły tak jest, że siedzę sobie z gitą, gram. W zasadzie bez tam metronomu, bez bębnów, po prostu siedzę i staram się podczas po prostu grania, podczas jamowania coś wyłapać. Nie wiem, trochę mi się to kojarzy z, nie wiem, z wędkarstwem. I started focusing on that in university, so we actually had a teacher, and then we were like in a room like this, maybe 12 people, and then we would have a metronome, and then we would play a lick, and then he would just go, okay, tone wide vibrato, so that would mean like... So you have to, you know, find it, like, without sliding, of course, you have to find it by ear. So you have to find it. Yeah, so that's sort of stuff. And then you would go, one, two, three. It was stupid, like 12 of us doing it at the same time, and everyone was worse than the other. So yeah, stuff like that, it was cool. And then, yeah, you do like, depends where you are, like you can half tone. And then you can put in your, like, sort of, that's your own way of playing, in a way, because that's your signature. If you have like a signature vibrato, some people have like a really strong one, really fast.
especially like blues players, you can tell like B.B. King was famous for his sort of fast vibrato. Or yeah, I like it's a bit slower maybe and like wide. I would do. So that, yeah, and when I kind of started nailing this, I was like, yeah, I'm not too bad, you know. So yeah, that's a good question actually. Na samym początku, jak się uczyłem grać na gitarze, to w ogóle nie wiedziałem, że można tutaj na przykład przytłumić, nie wiem, chyba już to komuś opowiadałem. Na pewno. Grałeś bez tłumienia? Grałem bez tłumienia, znaczy z tłumieniem, tylko że tłumiłem lewą ręką. Teraz zacząłeś grać inaczej, stary. Także i naprawdę mi to dobrze wychodziło wtedy, bo generalnie ćwiczyłem w ten sposób. Jakoś nie mogłem wpaść na to, że to jest ta prawa ręka. To, że nie było internetu wtedy, nie? No na przykład. Też uczyłem się grać tam z jakiegoś VHS-u, widziałem wymiatacze, wiesz, bardziej też solówki, jakiś speed sewing, nie wiem. I te riffy generalnie znałem tylko z kaset. Tak naprawdę i nie miałem pojęcia, w jaki sposób można taki sound wyciosać. I poszedłem, kiedyś tam grałem w garażu na osiedlu z kumplem. Nawet jakoś to wychodziło nam. Chociaż miał problemy z zapamiętaniem tego werbla z Step Up True. Zamiast grać, to grał. Więc było wesoło. I wpadł do garażu kiedyś taki Marek. Wszedł do garażu i zagraliśmy razem. Był naprawdę dobrym perkusistą, bardzo obiecującym. Zagraliśmy kilka numerów razem i zaprosił mnie na próbę swojego zespołu, gdzie grali starsi ode mnie, nie wiem, po 10-15 lat goście. No i zaczęliśmy grać te wszystkie covery, Metaliki, Pantery, Sepultury i tak dalej. Tam stoi. Oni się tak patrzą i ty, co ty tak młody tym palcem to tak patrzysz? Advice about the playing guitar you were ever given? Whew. That's a good question. Maybe that it's I shouldn't do this because it's like you can't make a living of it and it's... That's not unlike it. It's... I do. A lot of people do, you know? Okay. So it's you just have to stick to it. I think that's what puts off a lot of people in the beginning about music in general. Not just guitar. I never was given shitty advice with technique and stuff like that. I had maybe like one stupid guy, I had a teacher and I used like normal picks and stuff, and then he would, I think he cut them off and stuff to make it like really pointy, because apparently you couldn't buy just like pointy picks, I don't know. So he cut it off and then he told me to like pick like this, like really like straight down and stuff, like really weird angle. Mm-hmm. And I was like, that's just bullshit. And then I did that because I thought, well, maybe I should learn it and stuff, but that's stupid. So that was a stupid advice, looking back. Okay. But the big, big like misconception sometimes is that people don't have maybe the support from family or parents or stuff like that. And they just say, yeah, like, no, it's impossible to make a living off this, especially like if you're playing metal and like rock music and
I mean, of course, it doesn't happen with everyone. It's not as easy as just doing any job and then getting a job, like studying something and then working in that field. But it is definitely possible. So if you want to go for it, then just 100%, you know? Wiesz, no to musi fajnie wyglądać, nie? Jak się nazywa talent? Nie wiem. Może też trochę talent, może... Talent to chyba tylko z 10% jest wszystkiego, tak mi się wydaje, że to jednak... Rzemiosło, chyba to praca. Praktyka po prostu. So much for having me. Thank you. And I think 5 minutes and then Vogue can come here and do his thing and rip your heads off. Chyba tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Dzięki ogromne dla Was za spotkanie. Naprawdę szacun. I tak godzinę przekroczyliśmy. Tak mi się wydaje. Kolejne dwie lety do każdego bilet. Wielkie dzięki, naprawdę. Pierwszy raz to robię generalnie w życiu, jeśli chodzi o jakieś kliniki, tego typu pokazy. Nie mam pojęcia, jak to powinno wyglądać. Dobrze. Ale bardzo mi było miło i się dobrze bawiłem z Wami dzisiaj. Super, dzięki wielkie.